tutaj, Radku. Jesteś fotografem, powiedziałeś, że jest to dla Ciebie pasja, jest to dla Ciebie też sposób życia. Co sprawia, że ta fotografia jest dla Ciebie czymś takim ważnym? Fotografia to jest jakby takie realizowanie siebie, prawda? Generalnie to jest takie malowanie kadry pewnych obrazów, prawda? Czyli generalnie tutaj ja zamiast pędzla czy zamiast dłuta mam, moim narzędziem jest właśnie aparat z obiektywem. I generalnie to mi daje tą przewagę, że moje obrazy powstają dość szybko. Ja nie muszę siedzieć miesiąc czasu po prostu nad płótnem, żeby coś stworzyć, tylko tutaj generalnie możliwości mają sobie jakby trochę większe. To jest taka satysfakcja z tego, że na końcu, jak już usiądę po takiej sesji, faktycznie zobaczę ten komputer, jak to wszystko wychodziło, że rzeczywiście są dobre ujęcia, że jest zadowolona modelka, jestem ja zadowolona, jest zleceniodawca zadowolony, to wszystko właśnie ku temu się składa. Ale to jest nie tylko samo to, w ogóle sama sesja, samo obcowanie z ludźmi, poznawanie nowych ludzi i to wszystko się wiąże jakby w jedną taką wspólną całość. Ale najważniejsze rzeczywiście to, co daje taką frajdę, przyjemność i satysfakcję, to jest takie malowanie obiektywem pewnych obrazów, prawda? To, że to daje akurat naprawdę poczucie takiego spełnienia i satysfakcji. Przedtem kreatywność też, różne nowe wyzwania, nowe sesje, nowe klimaty tych wszystkich zdjęć. To wszystko się wiąże z jakąś taką po prostu, może nie walką, ale z jakimś takim po prostu realizowaniem swoich własnych jakichś tam marzeń, czy jakichś takich tego rodzaju rzeczy. Ludzie czasem podchodzą do fotografii jak do czegoś, co wymaga jakichś konkretnych umiejętności, że na przykład potrzebuję jakieś tam kursy skończyć, żeby mieć wiedzę niezbędną do zrobienia profesjonalnej sesji. Co jakby według Ciebie, czy potrzebne są naprawdę te kursy? Co według Ciebie decyduje o tym, że ktoś potrafi robić dobre zdjęcia? Czy tu chodzi o kreatywność, czy tu chodzi o umiejętności, czy o inny sposób spojrzenia na całą sytuację? To wszystko jest rzeczywiście bardzo ważne. Wszystkie warsztaty fotograficzne, czy chociażby wykształcenie fotograficzne z Akademii Sztuk Pięknych, jest ważne, dlatego że tam pewne rzeczy po prostu są nam jakby podane w pigułce. Ja nie muszę naprawdę zrobić tak naprawdę 1000 sesji, żeby dojść do pewno do jakichś wniosków, tylko generalnie tam jestem kształcony w tym wszystkim. Aczkolwiek są pewne takie jakieś cechy charakteru, które po prostu mówią nam, czy ktoś będzie dobrym fotografem, czy złym, bo techniki można się nauczyć rzeczywiście. Obycie z aparatem, techniki tego zawsze ktoś inny może nas nauczyć. Natomiast jakaś taka wrażliwość na postrzeganie, na sztukę, na piękno, na to, co chce się pokazać, już jest nas samych. Więc tutaj ważne jest to, co nosimy w sobie, to, co chcemy przekazać poprzez fotografię, jakie ta fotografia ma mieć przesłanie, co ona ma pokazywać. Tego tak naprawdę nikt nas nie nauczy. To już jest w nas i to kształtujemy swoim własnym charakterem. To, jacy jesteśmy, takie są też między innymi fotografie. Dlatego moim zdaniem bardzo dobrymi fotografami są właśnie kobiety. Kobiety są troszeczkę inaczej, wiadomo, funkcjonują, prawda? Ich psychika jest też inna. One są bardzo wrażliwymi osobami. I wydaje mi się, że mają większe możliwości tak naprawdę niż mężczyzna. Faceci jednak, mężczyzna fotograf jest świetnym technicznie fotografem. To jest fotografia reportażowa, fotografia sportowa, jeszcze innego rodzaju fotografia. Natomiast takie jakby pokazywanie, jakieś przesłanie tych zdjęć, tej całej fotografii, ja myślę, że tutaj generalnie kobieta ma więcej do zaoferowania niż pyta. Ale to już jest takie moje prywatne zdanie. W porządku. A co sprawia, nie wiem, czasem się mówi o czymś takim jak dobre zdjęcie. Co sprawia, że to zdjęcie jest dobre? Wiadomo, że możesz źle wyważyć kompozycję, możesz popełnić kilka błędów, ale co jakby sprawia, że to zdjęcie jest dobre? Co sprawia, że ktoś patrzy na to zdjęcie i mówi, wiesz co, to zdjęcie jest dobre, to zdjęcie mi się podoba. Jakie cechy takie zdjęcie powinno mieć? Tak, rzeczywiście takie pytanie, które zdjęcie jest dobre, które jest złe, jest dość trudne zdjęcie, dość trudnym pytaniem tak naprawdę, dlatego że fotografia komercyjna jest zupełnie czymś innym niż taka fotografia na przykład reportażowa i może na tym się skupię, bo dam Ci przykład. Jakiś czas temu widziałem zdjęcie, które obiegło cały świat, zrobiło niesamowitą furorę. To była fotografia jednego z fotografów, nie pamiętam nazwiska, ale to nie chodzi o to, bo skupiając się na pytaniu, przedstawiała dziewczynkę, która była ekstremalnie wychudzona, rzeczywiście zupełnie, prawie że zagłodzona. I jakieś 2 metry od tej dziewczynki stał sęp, który tak jakby czekał, aż ona po prostu skona, prawda? Fotografia z takim niesamowitym przesłaniem, że naprawdę 1000 myśli na sekundę się przewala, prawda? To jest dobra fotografia. Nawet nie chodzi o względy techniczne. To zdjęcie nawet nie było lekko niedostrzone czy prześwietlone. To nie jest ważne. Ważne jest to, że tak naprawdę na tym jakimś zdjęciu skupiamy się dłużej niż ułamek sekundy, prawda? Że stajemy, patrzymy, o kurczę, rzeczywiście myślimy o tym,
co to zdjęcie przekazuje. Tak samo jest ze wszystkim. Czytając książkę, jeżeli ta książka przeleci przez nas, nie jest dobrą książką, ale jeżeli my zastanawiamy się nad tym, co autor miał na myśli, czy chociaż chwilę po prostu, jakby po prostu zajmuje nam chwilę czasu nad przeanalizowaniem właśnie tego zdjęcia, to jest dobra fotografia po prostu, prawda? Dlatego zdjęcia reportażowe, zdjęcia jakieś sportowe, czy jeszcze jakieś inne, czy nawet korespondencja wojenna rzeczywiście niektóre są, to są zdjęcia dobre, rzeczywiście to są z reguły, to są świetne fotografie. Fotografie, które mają jakiś przekaz. To nie jest tylko i wyłącznie twarz modelki do reklamy szminek Margaret Astor, tylko to jest fotografia, która rzeczywiście jest głębsza, prawda? Trochę jak z dziełami sztuki, że patrzysz na to w pierwszym momencie, możesz nie zobaczyć jeszcze niczego, ale po kilku chwilach odkrywa się w tym jakiś głębszy sens. Możesz to w jakiś sposób zinterpretować jeszcze. Tak, dokładnie. To jest tak samo jak z obrazami Salvadora Dali. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to zupełnie jest abstrakcja. Ale potem jak ktoś przygląda się tej żerafie, która rzeczywiście płonie, to może mieć więcej metafor, prawda? Więc to jest istotne właśnie. To, że chociaż chwilę zastanowimy się nad tym, co to zdjęcie czy ta fotografia przekazuje. Jeżeli to się uda naprawdę, to rzeczywiście jest to dobra fotografia. Wspomniałeś o kilku różnych typach fotografii, więc fotografia komercyjna, fotografia reportażowa. Tak to chyba ująłeś. A jestem pewien, sam jestem ciekawy, jak się ma na przykład sesja zdjęciowa z modelką? Jak wygląda ta relacja pomiędzy fotografem a modelką? I tu jeszcze jest seria kilku innych pytań. Co mógłbyś na ten temat powiedzieć? Tak, dokładnie, domyślam się. Generalnie, żeby nawiązujemy do dobrego zdjęcia, prawda? Tak. Czy to już nawet nieważne, czy to jest zdjęcie po prostu, które ma jakiś przekaz, to nawet niech to będzie zdjęcie jakiejś tam sesji zamówionej przez klienta. Tak, musi być atmosfera na tej sesji, musi być jakieś tam chociaż odrobina nici porozumienia między modelką a fotografem. To musi być troszeczkę jakiejś chemii, prawda? Tak. Chociażby tego, żeby ta dziewczyna się otworzyła, żeby ona zaczęła pozować, żeby ona po prostu chciała dać coś od siebie, prawda? I muszę powiedzieć, że tak szczerze, takich osób naprawdę nie jest dużo. Dobra modelka, która oprócz tego, że ładnie wygląda, ale potrafi się jeszcze sprzedać, potrafi jeszcze rzeczywiście grać jakąś tam chociaż odrobinę, prawda? Pokazać troszeczkę aktorki z siebie, nie jest tak naprawdę dużo. I tu jest właśnie rola fotografa, żeby potrafił wyciągnąć z tej dziewczyny, z modelki, z modela, nieważne, to właśnie to, co chce się osiągnąć, prawda? Czyli nie tylko i wyłącznie wygląd, ale jakieś emocje na twarzy po prostu, które po prostu sprawią, że to zdjęcie jednak będzie miało coś więcej niż tylko ładną cerę i ładny uśmiech, prawda? Jaka jest atmosfera na planie? Jesteś ty z aparatem, jesteś w studiu, albo być może w innym miejscu. I jaka jest atmosfera pomiędzy tobą a modelką? Powiedziałeś, że jest ista nić porozumienia, że musi być trochę tej chemii. Jak się ma na przykład sprawa tego, jak dziewczyny do tego podchodzą? Czy one się czują, jak ty powiedziałeś, skrępowane? Czy być może czują się rozluźnione? Jak to najczęściej wygląda? Nie wiem, powiedz coś o tym. Więc generalnie same zdjęcia, sama sesja zaczyna się od dosłownie od przywitania, czyli od pierwszy taki uścisk dłoni, cześć, jestem Radek, jestem fotografem, dzisiaj będziemy pracowali razem. Od tego momentu tak naprawdę zaczyna się już praca po prostu na sesji, czyli to jest troszeczkę takiej psychologii, ja muszę bardzo szybko odgadnąć, co to jest za osoba, jak mniej więcej ona pracuje, jak mniej więcej ona się będzie zachowywała na sesji. I tutaj mniej więcej właśnie w tym jest rzecz, żeby potrafić dotrzeć jakoś do tej dziewczyny, prawda? Żeby po prostu ona zaczęła chociaż troszeczkę grać. U mnie generalnie ta osoba raczej jest dość taka, może raczej powiem taka wesoła, bo ja wiem, że na poważnie to raczej nic się tak naprawdę nie da zrobić. Musi być trochę humoru, trochę zabawy, trochę żartów, trochę wygłupów. I w tym wszystkim też oczywiście jeszcze więcej pracy. Ale generalnie to wszystko musi być tak skondensowane właśnie do takiej pigułki, prawda? Czyli wszystkiego po trochu. Wszystkiego po trochu. Ile trwa mniej więcej taka sesja? Oj, to jest naprawdę różnie. Zaczynając, sesja z reguły troszeczkę trwa, bo zanim dziewczyny się po prostu pomalują, zanim wizażystka zajmie się dziewczyną, zanim fryzjerka skończy swoją pracę z włosami, potem ewentualnie stylistka, faktycznie dobór tego wszystkiego, ubrania, tak naprawdę to jest dobrych kilka godzin pracy. Więc zaczynając przykładowo, umawiając się na sesję o godzinie 12, najczęściej się kończy o godzinie 17. Tak jest taką sesję. Sporo czasu. Rzeczywiście jest to sporo czasu, ale nie da się tego zrobić szybciej, nie da się przyspieszyć pewnych rzeczy, więc to tyle czasu trwa właśnie. A powiedz mi,
Czy miałeś kiedyś takie sytuacje w czasie sesji, sesji zdjęciowej, które warto by wspomnieć? Czy to zabawne, czy ciekawe, czy zaskakujące? Czy miałeś kiedyś takie sytuacje? Rzeczywiście z reguły zabawne sytuacje. Jak pamiętam, robiłem pierwszy reportaż sportowy. Mhm. Po prostu wydawało mi się, że kibice na przykład na stadionie nie będą chcieli po prostu zdjęć, czyli jak ja najeżdżałem obiektywem po prostu na jakoś na twarz i po prostu kibica, prawda, że te osoby się będą po prostu odwracały, więc po prostu będą się czuły skrępowane. A właśnie, że ludzie dość bardzo fajnie i wesoło reagują na zdjęcia, na obiektyw tak naprawdę. Wszyscy się z reguły uśmiechają, machają, jest fajna atmosfera. Dość fajnie to wygląda. Z zabawnych sytuacji rzeczywiście jest bardzo dużo, bo generalnie zdjęcia są najróżniejsze. Historie, chociażby ostatnio dziewczyna, która rzeczywiście się umawiała na zdjęcie, zamiast do Lublina, chciała pojechać do Lublina, ale to już tylko taka analogia odnośnie gwiazdy i pojechałaby tam prawie, żeby tam pojechał. Przepraszam. W porządku. Wiesz co, nie przypominam sobie, to się wytnie, sorry. Tak, to się na pewno wytnie. Bo takich drobnych śmiechów, ha, to jest kupę na każdej sesji, prawda? A takich większych jakichś gagów, takich rzeczywiście, nie przypominam, że może za dużo tego było. To jestem ciekawy i bardzo chcę Ci zadać jedno pytanie. Jak Ty się czujesz po drugiej stronie obiektywu? Kiedy zawsze jesteś po tej stronie, gdzie jest ekran, a w tym momencie jesteś po tej stronie, po tej drugiej stronie. Tak, wiem do czego zmierzasz, dokładnie. Jak się z tym czujesz? No więc, teraz wiem, jak się czuje rzeczywiście modelka, że zdaje sobie sprawę z tego, że ona może być skrępowana, prawda? Że są różne osobowości, różne charaktery, różne kobiety i że nieraz, zanim się tak naprawdę lepiej poznamy, mija troszeczkę czasu i na początku się krępuje. W jakimś czasie rzeczywiście emocje opadają, że już jest potem fajnie, miło i przyjemnie. Co prawda jest to ciężka praca, bo rzeczywiście dziewczyny wychodzą, że tak powiem, zmordowane po takich sesjach. Ale generalnie jest to dość satysfakcjonująca sprawa. Ale rzeczywiście jakaś tam trema jest. Jest faktycznie, więc ciśnienie jest. Kawy pić już nie muszę, że działa adrenalina. Trzyma na nogach od razu. Tak, trzyma na nogach. Podejrzewam, że dzisiaj nie zasnę do pierwszej nocy. Aż tak źle to chyba nie jest. Aż tak źle może nie jest. Ale rzeczywiście jakieś tam ciśnienie wyższe jest. Czy jest jakaś różnica pomiędzy Twoim stosunkiem do dziewczyny i dziewczyny do Ciebie przed sesją, a po sesji? Bo jednak ta sesja w pewien sposób może zbliżyć do siebie ludzi. Tak, to prawda. W taki sposób, że albo lepiej się rozumiecie, albo że jest już bardziej swobodna atmosfera. Tak, to prawda. Jest coś takiego oczywiście, zaczynając znajomość z dziewczyną, gdzie zaczynam z nią pracę, wcześniej się nie znaliśmy. Rzeczywiście jest inna już nasza relacja po takich naprawdę po zdjęciach. Jest jakaś tam może niewielka przyjaźń, ale przynajmniej takie poczucie fajnie spełnionej pracy i tego, że rzeczywiście fajnie nam się pracowało. Więc to może nie jest jakaś wielka przyjaźń, tak naprawdę, czy jakaś nie wiadomo jaka wielka znajomość, ale rzeczywiście jakiś tam kontakt zostaje. Moje kolejne pytanie do Ciebie to jest pytanie o to, jakby to ująć. Jak to działa, bo wiesz, dziewczyna wie, że ona przychodzi na sesję fotograficzną, wie, że ona będzie miała robione zdjęcia, natomiast czasem się zdarza, że ta dziewczyna ma też swojego chłopaka i on może być w pewien sposób zazdrosny, kiedy ta dziewczyna pozuje dla ciebie. Czy nie wiem, miałeś kiedyś takie sytuacje, jak to wyglądało, jak to działa? Tak, oczywiście, takie sytuacje było dość sporo. Aczkolwiek są też sytuacje takie, gdzie dziewczyna zamawia sesję dla chłopaka na przykład w bieliźnie i gdzie ona chce zrobić prezent swojemu facetowi. Albo nawet taka sytuacja, gdzie to facet sam wysyła swoją dziewczynę na taką sesję albo jej po prostu funduje taką sesję, bo chce mieć po prostu zdjęcia swojej dziewczyny w bieliźnie, prawda? Czy powiedzmy sobie jakieś takie bardziej odważniejsze zdjęcia. Fajny prezent. Właśnie, między innymi jest to coraz częstsze i to jest kwestia tylko i wyłącznie podejścia, myślę, do sprawy. Natomiast druga strona medalu jest faktycznie taka, że dziewczyna, która zaczyna budować swoje portfolio i która musi mieć do tego portfolio różnego rodzaju zdjęcia, prawda? Ja już nie mówię o typowych aktach, ale nawet niech to będzie jakaś taka nagość zakryta.